jest ryba. O, leszcz, duży, fajny leszcz. Mam branie, kurna, Martek, mam branie, ładne. O, ale branie. Prawda taka, że łe. Kociołek, to jest legalne ognisko, jak on to mówi. W pierwszej części nagrywania, przez moje niedopatrzenie, nie nagrał się dźwięk, dlatego postanowiłem nagrać krótki komentarz. I właśnie za chwilę zobaczycie, jak Maciek z wami się witał właśnie teraz i zaczyna opowiadać o miejscówce, na jakiej teraz jesteśmy, jaki jest plan, jaka jest strategia, wszystko po kolei. Tu widać sobie, przyspieszyłem elegancko całą scenę, że łowimy na robaki, na czerwone, na białe, że jest jokers, że jest na grubo, że jest gruba frakcja, że jest też glina, wszystko. I właśnie teraz w końcowej fazie tego wywodu zabieramy się do łowienia. Elegancko, każdy zadowolony, z nakrętką, fajnie, żarty, wszystko. I pierwsze sprawdzenie wstawienia kij zaraz po wstępie. Niestety nic. I ponowne puszczenie tego zestawu w pole nęcenie, cyk, naciągnięcie, wymak do tyłu. I poszedł jak dzik w żołędzie, cyk. O, coś się działo. No, teraz jest chyba. Proszę, głębokie zacięcie i holujemy. Drugi czy trzeci kontakt z rybą. Wcześniej też była płotka, która nie została nawet nagrana, bo jeszcze kamery nie było. I niestety pudło. Nie było łatwo się wstrzelić, co widać teraz. Bam, pusto. Cyk, pusto. I cyk, pusto. Nawet Maciek pusto. I wreszcie, po tylu trudach, popatrzcie, wpada taka płotka. Więc przez to chyba jakaś drobna ryba. I za chwilę wracamy na bazę. Dobra, zdjęcie proszę zrobić i mi wysłać. Nie no, są, tak. Tylko, że no na razie, kurna, no co my żeśmy niedawno zaczęli, kurna, no na razie drobnica, nie? No. Tu pieca trzeba było, kurno. Ale kurde, normalnie ja nie wiem. Jeździ się jak na łyżwach. Jeżdżę jak na łyżwach. Jeżdżę jak na łyżwach. Jeżdżę jak na łyżwach. Powiem ci, że jak byłem z reguły przeciwny takim fotelom. Jak byłem przeciwny takim fotelom, tak teraz mi się to podoba. No. Jest wygoda. Wszystko pod ręką. Coś tam się połowi może dzisiaj. Nie? Maciuś? Zobaczymy. Mój dziadek mówił: paziwiom uwidim. Ale dół. Ła, tam jest dół. Elegancki. Tu pyknie raz, kurde. Tak, na jednej, tak. Na drugiej. Ciebie też tak? Tak. O. Takie to... jakby ocierki były, wiesz? Jest ryba. I to już jest coś ładnego. I to już Maciuś tego.
No chyba tak. O, leszcz, duży, fajny leszcz. O. Cichutko, cichutko, cichutko. No, no i co? Gdzie ty jesteś? No co ty? No przecież nie chciałem go przestraszyć, kurna, no to odpnij go. No ale co mam? Dobra, łap go tam gdzieś. Czekaj. Maciek, powoli. Jaki dziad? O, teraz, 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 hop. Jest nasz. Wyglądało to co najmniej komicznie pewnie. O, dzięki. Ty, ale zapięty delikatnie. Słuchajcie. Taki leszek. Masakra, kurwa. Trzecia chyba ryba dzisiejszego dnia. Zmierzymy go jeszcze na szybko. Dobra, słuchajcie, to jest leszcz mniej więcej 40 centymetrów. Taki, o. Okej. I płyń sobie maleńki. Płyń, rybko. Poszedł. Czemu się nie odzywasz? Widziałeś mawerka jaka fajna? Jestem dzisiaj the best, chyba, nie? Ale mawerka mi się podobała, na przykład amortyzacja. Już wyraźnie grubsza rybka na tą wędkę. Czyli sprawdza się też i na małych i średnich uciągach tak naprawdę. No, no, no. Tarczówkę, tarczówkę. No po co ci to, ty się w kolarkę bawisz? Tak, no to tak jak do domu, to wystarczy. Jest. Znaczy kiedyś miałem, kiedyś używałem, w tej chwili ja drewnie nie robię, to my tam jeszcze grubosiówkę wyróżniacie, mamy kurna piłę, frezarkę, kurna jeszcze mamy w warsztacie, no, ale to stoi, no frezarkę to czasami używamy do frezowania spustów kurna pod plecy, to daje fajnie, no. No, ale a tak to wszystko stoi, kurna. Maciek, pożycz. Maciek, pożycz podbierak. Albo podbierz mi tą rybę, podbierz mi jak możesz. Dobra, czekaj, no robię, bo muszę rybę podebrać, kurna, czekaj. Dobra, na razie, no hej. Pa, jak mi weszły ryby. Dobra, idę po swój podbierak, spokojnie. Weź mi ją po prostu, odhacz i ten, jak możesz. Dzięki, Maciek. No i widzisz, Maciuś? 0,12 przypon. 0,12 przypon, 14 haczyk. Powiedzieć ci krótko? Nie ma nikogo. Ale powiedzieć ci krótko? Tak. Dzisiaj rybałku mi się podoba. To jak tam, Bartek? Idzie rybarka? Idzie! Ja. Ładnie. No, jestem zadowolony. Dzisiaj już mój plan się spełnił. Wreszcie się wypełniło i weszła rybka. No, u mnie coś nie za bardzo dzisiaj. Mam. I to też takiego. O kurde, powiem ci. Co? No taki. Ty, no kurde, podbierak muszę.
Muszę przerwać wędkowanie, ale nie, no Leszcze mi tak weszły, że pożyczę twój podbierek na razie, okej? A jak tobie weźmie ryba, będziesz chciał podebrać, to ja ci podbiorę. Nie. Ty, no bo ja chcę utrzymać ławicę. No dobrze, to kurna... Ileż to jest rozłożyć podbierak? Taki, zobaczcie. Ale jeden za drugim, ty. Nie, bo tak mi się wydawało, że nie będzie tu miodu dzisiaj. A ty, Maciu, się zaprowadziłeś konkret miejsce. Chochla jest... O, ale branie. Chochla jest w tym. W czerwonym, a sztyca jest w pokrowcu, nie? Kurde, jaki leszcz. Jeszcze raz? Tak, to. No muszę poczekać, słuchajcie, bo mam następną rybę, ale Maciek dopiero wyciąga mi podbierak. Chodź tu, dziadu, ty. Jest. Ale taki leszek. A zestaw jest tak hardkorowy. Żyłka jest 0,25 przyponowa i haczyk starej generacji, jakiś chinol w ogóle powykręcany we wszystkie strony świata. Później jak wstanę, to wam pokażę zbliżenie, zrobię na to, jak on wygląda. I koszyczek, w tym ten zestaw. No i oczywiście speed swivel i koszyczek bullet tutaj Browninga. Oj, chyba tu wrócimy za tydzień. Co, kolego? Maciek? Za tydzień? No. No ja bym kurwa pojechał na ręki. No to jedź sobie tam, kurwa, to będzie. No masz? Dlaczego? Branie. Poszedłem. Duża ryba? Duża ryba jakaś? No coś jest, ale żeby nie wiadomo jak duża była, to nie. No jest. Jest coś ładnego, no co ty, Maciek? Idzie ciężko. O. Maciuś, powoli, nie dawaj mu tak.
Ładny. Na ochotkę? No. Dobra, ja go przyłożę, a ty zobacz ile ma, bo ja nie widzę. 38. 38. No, bagno. Ale bagno dzisiaj jest, kurde, chłopie, bez trzymanki, jazda taka, że łe. Co? Znowu się kurde. Ale jest dzisiaj jest gorzej niż w Wilczkowie byliśmy. No, dokładnie. A ty zanęte efekty też tutaj wrzucasz na tak, któryś, nie? Tak, żadnego kija mam, no to na efekty zanęte teraz. Tak? Te brania na ten, to mam efekty, tylko dodałem do niej tej gliny z Jokerca. Aha, aha. Ty, ale fajnie siłowo tu idą te ryby, fajnie takie silne są, nie? No. Zobaczcie, Maciek też zrobił stoliczek elegancki na takiej płycie. Kociołek to jest legalne ognisko, jak on to mówi, bo grilla można podobno palić, a ognisk nie, bo niszczymy zieleń, więc wymyślił ognisko na nóżkach jak grill. No. Wolę dłuższe kije, no bo na odrze, tak jak tutaj powiedzmy na praczach, normalnie łowi się na dystansie 45-50 metrów. No to jest na rędzinie. Tam jest druga linia, 45 metrów. Dokładnie i dlatego wolę dłuższy kij, bo 3,30 no co, no to musiałbyś nie wiadomo jak siłowo rzucać, tak? A ale powtarzalność rzutów nie byłaby. Nie, no nie byłoby i celności by nie było, nie? A jednak kijem 3,90 tak jak te Silver Lighty na przykład. Ale mam branie. Trzymaj to. Czy Black Vipery. Czy o, branie, kurna, Martek ma branie ładne, kurna, dobra, idziemy. O, aż kija chce ściągnąć z podpórki. Aż chce kija z podpórki ściągnąć. Ale... No, ale waleczny. Ale branie... Ale branie było ładne. To jest właśnie to. Siedzimy, gadamy i nagle bach, akcja. To jest piękno tego sportu, to jest czyste wędkarstwo. Ale właśnie, przed tą całą akcją chciałem nagrać ujęcie, że dojechał do nas Marcin, który nas ogląda, oglądał ostatnio live'a i w ten sposób, drogą dedukcji, wreszcie spotykamy się nad wodą. Siema Marcin. Cześć. I jak powiedz, tutaj ci się podoba ta miejscóweczka? Wiesz co, miejscóweczka jest mi znana, fajna, bardzo ją lubię, fajnie można podjechać pod samą wodę. Ryby dzisiaj też dopisują, także no same plusy wydaje mi się. Elegancko. Jakiego dzisiaj masz największego? Ja dopiero przyjechałem, przepraszam. Ale nie, widziałem, no, już parę odłowiłeś. Nie, to była poteczki malutkie. Poteczki, okej. Okay. No to spoko, fajnie. Nie, dzisiaj lajtowo. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj to wędkowanie. Dzisiaj fajnie było połowione średniego leszcza. Kilka większych plus 40 sztuk. Maciek największy 52 cm. Jak tobie się podobało, Maćku, dzisiaj? Mi dzisiaj się super podobało. Big Fisha mam. Co prawda ilościowo ty masz więcej. Na pewno dużo więcej, bo miałeś lepsze brania. U mnie były takie sporadyczne brania. No ale pod sam koniec Big Fish się trafił. Co prawda... Trafił się. Nie mamy tego nagranego, może... Będzie może, na Facebooku. Będzie na Facebooku. Chodźcie na Facebooka, na profil, tam będzie właśnie haul tego dużego leszcza, Big Fisha dzisiejszego. A ja co mogę jeszcze dodać od siebie? Nie wiem, myślę, podobało ci się moja miejscówka? Myślę, że tajemną przynętą dzisiaj okazał się czerwony robak, Maciek na czerwonego, ja też duże sztuki na czerwonego. Także słuchajcie, jednak te przybory powodowały to, że te czerwone coś gdzieś tam powychodziły, te ryby bardziej ufne do czerwonego robaka się zrobiły. Tak niektórzy chodzą i gadają. Zwłaszcza na tych takich polderach, gdzie jest duży teren do zalewania. Dokładnie, nawet dzisiaj lepsze brania były na czerwonego robaka niż na ochotkę. Nie mówiąc o białej i pince, bo w ogóle na białego i na pince w ogóle nie było brań. Dokładnie. Także myślę, że mogło się podobać. Parę rybek wyciągniętych, parę też nienagranych z powodu tych niedoładowanych baterii, niestety. Myślę, że
I tak czy siak materiał się podobał. Jeżeli się podobał, to słuchajcie, subskrybujcie. Łapka w górę. Łapka w górę, komentarzyk i jedziemy z tematem. I subskrybujcie. Tylko czyste wędkarstwo, pamiętajcie. Narka. Wędkarz prawdziwy. Dobra, słuchajcie, teraz takie coś. Chcę wam pokazać tutaj, bo Marciek ma tą nowszą wersję. Federcher. King Federcher. Też firmy Browning. Już jest inna poziomnica przede wszystkim. Od razu się rzuca w oczy, że wszystkie nóżki są metalowe. Rozstaw jest nieco też inny, bo ja chciałem pod swój fotel podpiąć tą jego oryginalną purkę Browninga. To się nie dało. No, ale różnice, jeżeli chodzi o porządek na stanowisku pracy, są następujące. O, Maciek. To jakby stado dzików. Bo ja miałem większe błoto, kurna, i częściej wychodziłem z hotela, bo musiałem do pieca podkładać. No właśnie. A ja, tak jak widzicie, już z daleka widać oczywiście, że proszę uprzejmie, prawie że niechodzony. I Maciek, i wiesz co to się nazywa? Doświadczenie w rozkładaniu i tym podobnym tego fotela. Akurat powiem jedną rzecz. Zwrócę uwagę na jedną rzecz. Niestety nie wziąłem dzisiaj Federarma, więc musiałem wykorzystać statyw z podpórką. Dlatego musiałem się wyżej rozłożyć. Gdybym miał Federarma, rozłożyłbym się tak nisko jak Bartek jest i wtedy miałbym czyściej. Okej, okay, dobra. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ja musiałem pilnować ognia. No dobra, okej. Okay. I musiałem częściej wychodzić. No już wychodzić, się nie tłumacz, no. Już. Mam cię pogłaskać? O, zaraz zjadę. No. Tak, pogłaskaj, kurna, misia. Pogłaskaj, misia, kurna, tak. Okej, okay, dobra, no. Jest. No. Tylko czyste, nara.